Tymczasem pojawia się nowy wątek – wpłat na kampanię wyborczą w 2005 roku dokonywanych przez biznesmenów kontaktujących się z politykami PO. Zbigniew Chlebowski był o to pytany w czasie słynnej konferencji. Nie, ani jeden, ani drugi nie wpłacali na moją kampanię, nawet złotówki symbolicznej. Posła zawiodła pamięć. Jak donosi Gazeta Wyborcza, Jan Kosek wpłacił na jego kampanię 18 tysięcy złotych, Ryszard Sobiesiak 10 tysięcy na bliskiego współpracownika Grzegorza Schetyny.